Cześć. Godzina 9:15, 7 sierpnia 2023 roku. Chłodny poniedziałkowy poranek. Czekanów. W drogę. W drogę. Dawny dworzec kolejowy. Obecnie dom mieszkalny. Dwór. Gdyby nie tamto drzewo. Czekanów. Koniec asfaltu. Pałac Bagatela. I co teraz? Brama jest zamknięta. Zabytkowy park krajobrazowy. Pałac Bagatela Książąt Radziwiłłów. Okej. Jest numer telefonu. Zadzwonię, może mnie wpuszczą. A jak nie, no to trudno. Odbijemy się od zamkniętej bramy. Mapka sytuacyjna. Przyszliśmy zobaczyć tutaj tylko jedną rzecz. I nie jest to park krajobrazowy. Pałac Bagatela. Trąba. Wtórek. Nowe kamienice. Przydrożna kapliczka z figurą Matki Bożej. Smardowskie Olendry. Teraz trzeba przejść na drugą stronę. Dwór. Park.
Dawna gorzelnia. Zamurowano wszystkie okna i wejścia. Czy warto tam iść? Pewnie nie, bo zaraz odbijemy się od ściany zieleni, chociaż... No dobrze, tu się ustawię. A nie, myliłem się. Nie zamurowano wszystkich okien. W sumie dobrze tu przyszedłem. Zawsze to jakiś fragment gorzelni. To tyle, co mogę wam pokazać. Przydrożna kapliczka. Figura Jezusa Chrystusa. Kościół pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Szemscy. Dzwonnica kościelna. Dom parafialny. Poczekam chwilkę, aż wyjdzie słońce. Chciałbym wykonać ładniejsze zdjęcia niż te, które wychodzą, gdy niebo jest zachmurzone. Plebania. Wysocko Małe. Przygodzice. Taki ciekawy budynek. Dwór. Trzyma się całkiem nieźle. No dalej, dalej, nie krępuj się.
Jestem po krótkiej przerwie. Zjadłem 2 wafelki. Wystarczy. Fontanna. A w tle chata regionalna. Dom ludowy. Siedziba Urzędu Gminy. Pomnik za wolność. 1914-1918. Polegli w Powstaniu Wielkopolskim. Polegli w wojnie polsko-bolszewickiej. Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. A obok stoi dzwonnica kościelna. Odsuń się. Ach, ty. Plebania? Prawdopodobnie tak. Pardalin. Janków Przygocki. Plebania. Kościół pod wezwaniem świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Dwa w jednym. Kaplica grobowa i dzwonnica kościelna. Topola Wielka. Topola Osiedle. Opustoszały dwór. Stacja kolejowa. I dworzec kolejowy. Jest kiepsko, żeby nie powiedzieć źle,
Zbliża się godzina 18, a ja niestety nie załatwiłem żadnego miejsca do pracy i do snu. Ponad 2 godziny się z tym szarpałem. Rozmawiałem z kilkunastoma osobami. Mam jeszcze jeden pomysł, ale musiałbym całkowicie zmienić plan. Plan marszu. Odskoczyć w bok, a później wrócić. Jak to zrobić? Już nie mam niczego. Ani nikogo. Żadnego punktu zaczepienia. Tyle dobrego, że ta linia kolejowa obecnie jest wyłączona z ruchu z powodu remontów. Także mogę bezpiecznie iść przed siebie. Nie jest to wygodna trasa. Szczerze jej nienawidzę. Tych kamieni. Głównie ze względu na lewą nogę. Ona zawsze po takim kursie od razu puchnie. Nie, że boli, ale sztywniej, trudniej się idzie. Ale jest to najkrótsza droga z tych, jakie tutaj miałem w okolicy do dyspozycji. No dobra, idziemy. Zabytkowy drewniany krzyż. Thank you.
Cześć. Godzina 8:30, 8 sierpnia 2023 roku. Pogodny, wietrzny, chłodny, wtorkowy poranek. Gdzie jestem? Tarchały Wielkie. Udało się. Udało się, a zanosiło się na katastrofę. Figura Matki Bożej. Tył budynku. Warto zwrócić uwagę na to, że teren wokół ruin jest uporządkowany. Rzadki widok. Najczęściej wokół kwitną gęste krzaczory, a tu nie ma nic. Dwór. No. 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 Pójdziemy w prawo. Nie wygląda to dobrze. Hieroglify. XXI wieku.
idziemy na górę. Wejdziemy czy nie wejdziemy? No to było trochę ryzykowne. Ale jak mówi przedwieczne przysłowie, kto nie ryzykuje? Ten lodów cytrynowych nie je. To chyba tyle. Tarchały wielkie od Olanów dom mieszkalny. Zastanawiam się nad tym, jak rozegrać dzisiejszą przygodę z Polską. Zaznaczę, że jeszcze nigdzie nie zadzwoniłem. Mam pewien pomysł. Mógłbym zejść z trasy wcześniej niż bym sobie tego życzył. I przełożyłbym rajd po mieście na jutro, dzięki czemu zyskałbym mnóstwo czasu, który mógłbym spożytkować na pewne zaległe sprawy, które już dawno powinny zostać domknięte i pogoda jest taka średnia. Do marszu fajna, ale do nagrywania filmów i robienia zdjęć to taka pół na pół. Zrobiłem już 11 km. Prawie nic nie nagrałem, ponieważ póki co skaczę od miejscowości do miejscowości ze względu na ich interesująco brzmiące nazwy. Przeszliśmy przez Hutę, teraz jesteśmy w Świecy. Niestety w poprzedniej wsi nie natrafiłem na znak drogowy z nazwą miejscowości i przepadło. Teraz obawiam się, że będzie podobnie, ale głęboko wierzę w to, że jednak stoi gdzieś tam znak drogowy. Chciałbym, żeby tak było. Przydałaby się świeca do kolekcji. Bo to, że pojawi się na mapie, to tam luz. Ale co znak drogowy z napisem świeca, to znak drogowy z napisem świeca. Kapliczka. Widzieliście kiedyś figurę Jezusa siedzącego w taki sposób? Świeca. Boników.
To już kolejny krzyż na naszej trasie. Wypadałoby w końcu co nieco powiedzieć na temat autora. Okej. Szlakiem drewnianej architektury i krzyży Brylińskiego. Krzyż w Bonikowie. Krzyż przydrożny, wielofigurowy, drewniany, polichromowany, wykonany w 1856 roku. Płaszczyzna frontowa krzyża dekorowana jest rzeźbami Pawła Brylińskiego. Od góry ramiona krzyża nakryte są dwuspadowym drewnianym daszkiem. W zwieńczeniu znajduje się rzeźba przedstawiająca pelikana z dwoma pisklętami. Na poprzecznym ramieniu rozpięta jest figura Chrystusa ukrzyżowanego z pionowym tiulusem nad głową. Z boku na poprzecznym pręcie podwieszona jest figurka uskrzydlonego anioła z hostią. Poniżej płaszczyzna frontowa krzyża dekorowana jest owalną tarczą z Arma Christi oraz pełnoplastycznymi wyobrażeniami Matki Boskiej Bolesnej, świętego Jana Ewangelisty i klęczącej Marii Magdaleny. W dolnej partii drzewca nieczytelna inskrypcja z widoczną datą 1856. Polichromia wtórna, wielobarwna, z przewagą tonów niebieskich, czerwonych, żółci i bieli. Sztuka Pawła Brylińskiego. Artysta wypracował sobie własny styl, własny schemat kompozycyjny programów ikonograficznych. Obok kompozycji wielofigurowych, przyporządkowanych bryle krzyży i słupów, wykonywał rzeźby sakralne wolnostojące, popularnie zwane świątkami. Na mapie wyobrażającej Odolanów i okolice wyszczególniono 6 pozycji. Zakładam, że jest ich znacznie więcej, natomiast w tym przypadku skupiono się tylko na tym fragmencie województwa wielkopolskiego. Obawiam się, że no nie zbiorę ich wszystkich. Spójrzmy na tutejsze dzieło. Faktycznie jest data 1856. Muszę się trochę wycofać. Dawny dworzec kolejowy. Kościół pod wezwaniem Judy Tadeusza. W tym niepozornym domu znajduje się siedziba Muzeum Haftu. Muzeum, które odkryłem minutę temu. Brama 600-lecia Odolanowa. Dzięki. Park natury. Rozejrzymy się. Mieszkańcy ziemi odolanowskiej. Anno Domini 2003.
Czyżby wymieniono wszystkich mieszkańców? Jest podział na miejscowości. Są garki, w których byliśmy. Władaszki, Boników, Baby. Pierwszy raz coś takiego widzę. Fajnie to wygląda. Na uboczu miasta chyba można tędy przejść po kamieniach. Park, ogród. Zegar słoneczny. Działa. 13:41. Działa. Pewnie. Tak. Tik tak. Idziemy dalej. Tak na szybkości się rozejrzymy po okolicy i w długą. Plac zabaw dla dzieci i dorosłych. I amfiteatr, scena plenerowa. Cóż to za okręt? Ma zainstalowane działo. Trzeba się wycofać. Fontanna. I Neptun ze swoim trójzębem. Nie ma tu nikogo. Poza nami. Halo! Jest tu kto? Ktokolwiek! Obserwatorium? Obserwatorium. Wyszło słońce.
pomniki polskich noblistów. Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Maria Skłodowska-Curie i Henryk Sienkiewicz. A w innym miejscu stoi pomnik Lecha Wałęsy. O, ściągawka. Przeczytam wszystkie pozycje. Brama 600-lecia, zagroda wiejska, skalniak, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, kwietniki, wigwam, zegar słoneczny, alejka noblistów, fontanna, pomnik świętego Franciszka z Asyżu, bike park i górka na Sanki, altanka miłości, obserwatorium astronomiczne. Łeb byka. Wisi tam nie bez powodu. O, jeszcze w bok. Odolanowski Dom Kultury. Muzeum Regionalne. I szkoła muzyczna pierwszego stopnia. Dworzec kolejowy. Stacja kolejowa. I tu niespodzianka. Cały pierwszy peron jest przechylony w prawą stronę. Jest jakby ścięty. I teraz pojawia się pytanie, czy był to zabieg celowy? Czy po prostu coś tam się pod spodem obsunęło, ale na całej długości? No nie sądzę. Nie wiem, czy na nagraniu będzie to widoczne, ale jest przechył. W każdym razie na tylu stacjach, na których do tej pory się pojawiliśmy, to na żadnej z nich nie było takich peronów. Być może jest to jedyny tego typu peron w Polsce. I co, wrzucamy go do, nie do, a na listę naj? Pod pozycją najbardziej przechylony peron w kraju? Rzadko kiedy pokazuję strażackie wozy bojowe. Tym razem zrobię wyjątek. Szerszeń. Lepiej nie wchodzić mu w drogę. Odsunę się.
Cześć. Godzina 8:30, 9 sierpnia 2023 roku. Środowy poranek. Odolanów. Jazda. Jazda z tematem. Pomnik powstańców wielkopolskich. Cześć pamięci ofiarom pomordowanym w obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945. Park miejski.
No nie należy do największych, ale dzięki temu łatwo go utrzymać w porządku i czystości. Oby dzisiaj nie padało. Wszystkie rzeczy zostawiłem w remizie. Poczta Polska. Budynki przy ulicy Bartosza. Kościół ewangelicko-augsburski. Przedszkole. Plac Tadeusza Kościuszki. Rynek. Rynek, na środku którego stoi fontanna. Przelecimy kamerą po kamienicach i kwiaciarnia. Kościół pod wezwaniem świętego Marcina.
piękna świątynia. Specjalnie dla mnie zapalono wszystkie światła. Dzięki. Grotta Maryjna. Wizerunek świętego Marcina, patrona ziemi odolanowskiej. Figura świętego Floriana. Generał brygady Kazimierz Glabisz. Patriotyczny mural nawiązujący do setnej rocznicy powstania wielkopolskiego. Figura świętego Jana Nepomucena. Pochodzi z roku 1736. Żywy herb miasta. Super pomysł. I super pomnik. Już do niego idziemy. Pomnik świętego Marcina. A jesteśmy w parku. Zaraz go przedstawię. Dajcie mi chwilę. Niech no dobiegnę do głazu. Park 600-lecia Odolanowa. 1403-2003. Fontanna. Gąski. 3 sztuki. I grajek, opiekun. Chyba trochę za wysoko trzyma ten flet. Drewniany kościół pod wezwaniem świętej Barbary. Synagoga. Wieża ciśnień. Pochodzi z roku 1903.
Zespół szkół ogólnokształcących. Raczyce. Powiększamy naszą kolekcję. O kolejny krzyż ozdobiony figurami. O, muszę się cofnąć. Krzyż Pawła Brylińskiego. Kaczory. Skrócimy dzisiejszą trasę o połowę. Już nie chce mi się podawać powodów. Ale doszedłem do wniosku, że będzie to najrozsądniejsze rozwiązanie. Dojdziemy do tamtej lampy. Zastopuję zegarek. Obrócę się o 180 stopni i polecę w kierunku remizy. A tam oddam się mojemu ukochanemu zajęciu, czyli katowaniu się przy laptopie. Jest, jest. Dobra. Czyli jutro zaczniemy z tego miejsca. Niech będzie. Siedziba Urzędu Miasta i Gminy. Przełożyłem nagrywanie materiału filmowego na później, czyli na teraz. To była bardzo dobra decyzja. Raz, że nie pada, dwa, nie ma już praktycznie żadnego ruchu. Mogę szaleć. To, co teraz nagrałem w minutę, wcześniej nagrywałbym przez pół godziny, czekając na swoją okazję, szansę. I pewnie bym się nie doczekał, dlatego to przełożyłem. Ratusz. Właśnie jest remontowany. Już ja wiem, co się później wydarzy. Jak tylko wrócę do remizy, to zza chmur wyjrzy słońce. Główna ulica. Nic dziwnego, że wciąż jeżdżą samochody osobowe, ciężarowe, dostawcze, autobusy, rowery. Wszystko.
Tak jak mówiłem, dopiero co wróciłem, przed momentem ściągnąłem buty i... Wyszło słońce. A ja już nie mogę kolejny raz wybiec z kamerą z remizy. No już nie mam na to czasu. Dlaczego nie wyszło pół godziny wcześniej, no? I teraz pewnie będzie świecić przez kolejne dwie. Ajajajajaj. Mam jeszcze chwilę. Nie wiem, 10, 15, 20 minut. Porobię dokrętki w trybie ekspresowym. O ile... Kościół pod wezwaniem świętego Marcina. No, teraz wygląda zupełnie inaczej, kiedy jest skąpany w promieniach słońca. Dom Kultury. Muzeum Regionalne oraz Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia.
Cześć. Zbliża się godzina 9. 10 dzień sierpnia 2023 roku. Pogodny, bezchmurny, słoneczny, czwartkowy poranek. Kaczory. Miałem takie ambitne plany, żeby coś postrzywać, żeby pouzupełniać pewne luki w plikach tekstowych, arkuszach kalkulacyjnych. Wierzyłem w to, że już wątki związane z tworzeniem nowych szlaków tematycznych mam już za sobą na jakiś czas. Gdzie tam? Pojawiły się dwa kolejne. Co prawda zlokalizowane są na terenie innego województwa, no ale wypadałoby już zawczasu ogarnąć sytuację, co, gdzie i jak, żeby czegoś nie pominąć. W ostatniej chwili przygotowałem się do wizyty w mieście, do którego dzisiaj się kierujemy. I jak to zrobić? Zatrzymać się tuż przed miastem, czy wejść do centrum i tam spróbować znaleźć dla siebie gniazdko. Później podejmę decyzję. No, za parę godzin. Wczoraj deszcz, a dzisiaj słońce. Baby.
Dwór. Gliśnica. Ale pogoda. Jeszcze niecałe 1500 kilometrów i wymieniamy obuzie na nowy komplet. Tym oberwało się trochę bardziej niż w poprzedniej parze, a przypomnę, że jest to ten sam model buta. Sznurówki popękały w kilku miejscach, przetarły się, a w poprzednim komplecie zdarzyło się to tylko raz, chyba tak. Jak zwykle prawy but jest w dużo gorszym stanie niż lewy. Nic dziwnego, lewa noga jest bardziej eksploatowana. Co ja powiedziałem, lewa czy prawa? Powiedziałem prawa? Nie wiem, już mnie głowa boli od tych 4-godzinnych snów. W każdym razie, bądź co bądź. Prawa, oj prawa. Nawet łydki są różne. Lewa jest mniejsza od prawej. A może je w końcu zmierzę? Podpytam o miarkę. Owinę tasiemkę wokół i zobaczymy, jaka jest różnica. Już tak konkretnie. Centymetra, dwóch w obwodzie. Trzech. Coś tam udało mi się odbudować po tamtejszym wydarzeniu sprzed lat, złamaniu, gdzie po operacji leżałem, wegetowałem przez kilka tygodni. Z łydki nic nie zostało, kość, skóra i to wszystko. Szkoda, że nie wykonałem żadnych zdjęć i nagrań. To byłaby bezcenna dokumentacja stanu, w jakim się wówczas znajdowałem. Bo opowiadać to jedno, ale pokazać, że nie było nic. I musiałem ciężką, mozolną pracą spowodować, by lewa noga nadawała się do użytku. Ćwiczenia, masaże, irytacja. Pierwsze, na czym mi zależało, to możliwość poruszenia małym, w ogóle jakimkolwiek palcem u stopy. Nic się nie działo, wszystko było sztywne. A później pierwszy sukces, pierwszy delikatny ruch. A później nieco głębszy. Później już mogłem zacząć myśleć o stawianiu kroków. Pierwsze wyjście z domu o kulach. Pierwszy krótki rajd, później coraz dłuższy i dłuższy. Pierwsze zajechanie się. Dzwonienie po podwózkę, o podwózkę. Język mi się plącze, no właśnie. Spać. I ta wściekłość. I zazdrość w oczach, które obserwowały innych, gdy ci nieskrępowani szli przed siebie, biegli. No,
Mogło się to dla mnie skończyć znacznie gorzej. A chwila nieuwagi, brak wyobraźni kosztował mnie jedynie utratę możliwości biegania i skakania. Także cała masa sportów już mi odpadła. O piłce mogę zapomnieć. O koszykówce mogę zapomnieć, no chyba, że będę po prostu... Ale nawet rzucając... Ach, dobra. Gdzieś tu są. I cierpliwie czekają na naszą wizytę. O. To one. Kurhany. Kurhan czwarty. Badany w latach 1992-1993. Związany jest z ludnością kultury przedłużyckiej i datowany jest na okres drugi, trzeci okres epoki brązu. Kurhan szósty. Jest i miejsce na ognisko. Archeologiczny rezerwat kurhanowy. Tak nie będę czytał. Kurhany w Odolanowie. W kurhanach znaleziono dary grobowe, szpile brązowe, ceramikę i przedmioty krzemienne oraz ślady obrządku pogrzebowego. Czwarty, szósty, brakuje piątego, trzeciego, o, jest i trzeci. Opuszczaj tam. Takie kopczyki. Co się stało z piątym? Chyba, że był między czwórką a szóstką i nie ma już tej tablicy. A nie, tu jest piątka. To co to za jakaś dziwna numeracja? A, chyba wiem, o co chodzi. Ten został
zbadany w 1997 roku, czyli numeracja podyktowana jest czasem odkrywania tych kurhanów. Zgodnie z datą ich poznawania. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ciekawe miejsce, ukryte głęboko w lesie, ale łatwo do niego trafić. Jest i jedynka, badany w 1991 roku, czyli najwcześniej. I ostatni. Dwójeczka. Wykonam teraz serię zdjęć i pędzimy dalej. Zachęcam Was do odwiedzenia tego miejsca. Gdzie by sobie pójść? Tam. Nie, stamtąd przyszedłem. A wy razem ze mną. Tam. Czerwonym szlakiem. A może tam. Szlakiem żółtym. Drzew. O tak. Nad nami nie ma ani jednej chmury. Unoszą się jedynie liście i igły. Nie jestem śpiący, ale... No, głowa nie jest wypoczęta. Uroch. Kapliczka z figurą Jezusa Chrystusa. No nareszcie. Nareszcie mogę pokazać Wam krzyż z drewnianymi figurami opalającymi się w promieniach słońca. Czytamy. Przydrożny, polichromowany drewniany krzyż dłuta Pawła Brylińskiego. Krzyż powstał około 1880 roku i wykonany jest w stylu barokowo-ludowym. Krzyż jest konstrukcji drewnianej dębowej, natomiast figury prawdopodobnie sosnowe. Gatunku drewna nie podano. W
Wszystkie elementy są łączone za pomocą kołków i gwoździ. Elementy konstrukcyjne krzyża nie są polichromowane, natomiast wszystkie figury i płaskorzeźby noszą ślady wykonanej polichromii. Wysokość krzyża około 7 metrów. Belka poprzeczna, długość około 2 metry. A już grubości nie będę podawał. Figury pełne, wysokość około 160 cm. Inne elementy rzeźbione od 40 do 150 cm. W latach 60. XX wieku krzyż był konserwowany i restaurowany. Piękny. No. Tada. Kolejny krzyż. Ten jest nieco wyższy. Ma 8 metrów. I powstał w roku 1882. Krzyż jest nieco przekręcony. Ramiona powinny być skierowane prosto na nas, a nie są. Są skręcone. O tak. Na Byszyce. Wierzbno. Co robić? Co robić? Zejść z trasy w momencie, kiedy osiągnę 25 km, czyli zrealizuję dniówkę, czy może pchnąć to jeszcze trochę do przodu, dojść do miasta i tam odpocząć i wziąć się do pracy. Póki co idę takim na wpół zdziczałym skrótem, który nie został uwzględniony na mapach Google'a. Także to jest to mój wymysł. Zdałem się na instynkt. Przecinam las. Mam nadzieję, że... nie mam żadnej nadziei. Gdzie mnie to wyprowadziło? Najgorsze jest to, że wszystko, co widzicie przed nami, to gęstwina kolców. Już się poraniłem. No nic, trzeba iść. Zaraz za bramą czai się dwór. No cóż. A kawałek dalej wybudowano spichlerz. I ani jednego, ani drugiego nie zobaczymy. Trudno. Radziwiłłów. Piękna, malownicza droga. Gorzyce Wielkie. Dwór. Biblioteka. Thank you.
Cześć. Parę minut po godzinie 9, 11 dzień sierpnia 2023 roku, słoneczny, gorący, piątkowy poranek, Gorzyce Wielkie. Jak to rozegrać? Dobra, skracamy dniówkę. Nie wiem, o ile wyjdzie w praniu. Budynek parafialny. Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Plebania. Na wieży kościelnej zainstalowano wysoki drewniany krzyż. Gorzyce Wielkie. To Pola Mała, Ostrów Wielkopolski, Szkoła Podstawowa nr 14, Dwór. Od ponad dwóch, być może nawet i trzech godzin próbowałem zorganizować dla siebie bezpieczną przystań na terenie miasta. I przy aktywnym udziale pracowników Urzędu Miasta w końcu coś udało się znaleźć. Ale jako, że już mamy godzinę 12:30, ja jestem wyczerpany tym wyczekiwaniem i tak dalej, dzwonieniem, to uznałem, że chyba przełożę przygodę z Ostrowem na jutro. Najbardziej to mi szkoda dnia, w tym sensie pogody. Kilometrów też nie zrobimy. Będziemy mieli z 10. Całkiem dobrze wynik. Ale nie najlepszy. Ach. Ale być może to jest właśnie to. Kiedy sypie się dzień, plan dnia, to pojawia się szansa na zajęcie się tym, o czym mówisz od wielu, wielu miesięcy. No bo kurczę, ja prawie dzisiaj nic nie nagrałem, nic nie sfotografowałem. Parę rzeczy. Więc mogę usiąść i zacząć zszywać, porządkować pliki. Mam tego mnóstwo. Może w końcu odpalę program do obróbki nagrań na nowym laptopie. Za 1500 km pozbywam się starego sprzętu, a ja wciąż nie nauczyłem się obsługi nowego urządzenia. I kiedy miałbym to zrobić? Co, na ostatnią chwilę? Wściekać się, że tego nie wiem, tego nie wiem, tamtego nie wiem, a jak to wyciszyć, a jak to przyciąć, a jak to połączyć. Może dzisiaj? No, jak nie, ja już nie wiem, ja już nie mam sił. Nie mam sił już do samego siebie. O, może dopowiem, że dzisiaj rano ukończyłem prace związane z przygotowaniem kolejnych mini szlaków turystycznych, tematycznych, obejmujących województwo zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i chyba tam jakieś pojedyncze punkty gdzieś tam dalej w głębi Polski. Ale to są 2, 3, 4 obiekty na całej tej liście, to tam szczegół. Także to z głowy.
Cześć. Godzina 8:15, 12 sierpnia 2023 roku. Słoneczny, gorący, sobotni poranek. Ostrów Wielkopolski. Brama cmentarna. Grób księdza Leona Płotki, proboszcza i dziekana Ostrowskiego. Za wolność polegli powstańcy wielkopolscy w latach 1918-1919. Kamienice przy ulicy Limanowskiego. Kurkowe Bractwo Strzeleckie. Brama parkowa. Obawiam się, że tego parku z bliska, bardzo, bardzo bliska, raczej nie zobaczymy. Furteczki zabezpieczone są łańcuchami i kłódkami. Trudno, ale mamy bramę. Brama cmentarna. Jest wejście. Składowisko grobów. Być może kiedyś powstanie tutaj lapidarium. Jesteśmy na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Niestety nie ma nigdzie żadnej tablicy informacyjnej, jakiejkolwiek innej, która określałaby to konkretne miejsce. Czyje to mogiły? Bezimienne. Wydaje mi się, że na szczycie stał krzyż.
przedszkole numer 11. Calineczka. Na szczycie kolumny stoi figura Matki Bożej. Willa przy ulicy Kaliskiej. Jakiś zakład. Czyżby dawny młyn? Trafiłem tu przypadkowo. Kamienica przy ulicy Limanowskiego. Restauracja Wielkopolska. Ciąg dalszy ulicy Kaliskiej. Dojdziemy do rynku i się wrócimy. Ulica Sądowa. Można powiedzieć, że centrum miasta to jedna wielka galeria kamienic. Jedna piękniejsza od drugiej. Ulica Kościelna. Ustawię się na wprost budynku. A raptem parę kroków. Sanepid. Plac Stefana Rowińskiego. Kardynał Mieczysław Halka-Ledochowski. Prymas Polski. Gmach Sądu Rejonowego.
konkatedra pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika. Przed chwilą byłem w środku, niestety wewnątrz panuje półmrok. W związku z tym nie zdecydowałem się na wyciągnięcie kamery. Odpuściłem sobie również robienie zdjęć. Grota Maryjna. O, może z tej strony. Plebania. Uważam, że z tyłu ta świątynia prezentuje się znacznie ciekawiej. Dom katolicki. Ostrowskie Centrum Pomocy Caritas. Znalazłem tężnię solankową. I dotarliśmy do Parku Miejskiego. Nie ma czasu na odpoczynek. Odbijemy w lewo. Do cienia, do cienia. Albo dobra, nie. Sobie stanę. Amfiteatr. Więcej, 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 szybciej, szybciej, szybciej! Tu się wylegujecie. Aleja Cieni.
Bliskim sąsiadem parku miejskiego jest Park Marcinkowskiego. Ale grzeje. Będzie ze 30 stopni. A ja nie wziąłem ze sobą nic do picia. Szybki rajd ulicą Gimnazjalną. Narożna kamienica przy ulicy Staszica. Pierwsze liceum ogólnokształcące. Już niedługo. Wakacje dobiegną końca. Niestety. Rynek. I ratusz. Muzeum miasta. Może kiedy indziej. Ozdobą rynku jest również stara pompa. Kamienice przy ulicy Wrocławskiej.
remiza strażacka. Polecam przespacerować się wzdłuż ulicy Wrocławskiej. Drugie liceum ogólnokształcące. Brama prowadząca na teren starego cmentarza, który powstał w roku 1784. Ciekawostka. Jest jednym z najstarszych grzebalnych cmentarzy rzymskokatolickich w Polsce. Jeden z grobów rodzinnych. Grobowiec rodziny Stachurskich. Ale pech. Niemalże wszystkie groby, grobowce skierowane są tyłem do słońca. A niestety nie przodem. Próbowałem zrobić jakieś zdjęcia. Ajajajajaj, co za pech. Stanę z tyłu. Zawsze to coś. O. Grób weterana. Szkoła podstawowa numer 2. Zbliża się godzina 14. Wciąż nic nie zjadłem. Wieża ciśnień. Park imienia Adama Mickiewicza. Zrobię rundę wokół stawu i wracam do centrum. Kwadrans po godzinie 14. Nieźle. Jeden z domów mieszkalnych przy ulicy Tadeusza Kościuszki. Patriotyczny mural. Powstanie Wielkopolskie. 1918-1919.
Zespół Szkół imienia Janusza Korczaka. Plac Bankowy. I gmach Banku Santander. Dorzucę coś jeszcze. Kolejny park. Z tym, że ten właśnie jest odświeżany. Świetnie. Park Kilińskiego. Pić. A teraz chce mi się pić. Jedna z najpiękniejszych kamienic w mieście. Gazownia. Kamienice przy ulicy Partyzanckiej. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem i nic nie mówiłem. Nie mam zanotowane, co to takiego. O, już mi się język plącze. Wieża ciśnień. Gołębnik. Stacja kolejowa. No stanął i stoi. Mało tego, stoi i stanął. I nie ma zamiaru się ruszyć. Ajajaj. Dworzec kolejowy. Dworzec kolejowy. Cukiernia, piekarnia, ciastkarnia. Daj. 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 W pobliżu dworca zaparkowano starą lokomotywę. Raczej już nigdzie nie odjedzie. Plac autobusowy. Jest okrągły. Coś nowego. I dworzec autobusowy. Ha. Ha, ha! Znalazłem jeszcze jedną lokomotywę. Jest w doskonałym stanie. Nigdzie nie widać śladów dewastacji. Super. Ale się świeci. Budynek parafialny. Kościół widziany z boku. Z tej strony jest najbardziej odsłonięty.
Młodzieżowy Dom Kultury. MDK. Zaczynam opadać siły. Ulica Raszkowska. Polecam, polecam, polecam. Zdążyłem przed tobą. Już nie będę tego powtarzał. Odpuszczam resztę miast. Resztę dogram to, co będziemy mieli po drodze. Jutro tutaj podskoczę. Mam dość. A przecież muszę jeszcze zachować trochę sił do pracy przy laptopie. Jedna z kamienic. Dorzucam do puli. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Cześć. Parę minut po godzinie 8, 13 sierpnia 2023 roku. Gorący niedzielny poranek. Ostrów Wielkopolski. Przebiegniemy się jeszcze na chwilę do centrum, a później odbierzemy rzeczy i lecimy dalej. To będzie gorący dzień. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Plebania parafii ewangelicko-augsburskiej. Wróciliśmy na chwilę na rynek. Miejsce pamięci. W hołdzie żołnierzom Armii Krajowej, synom ziemi ostrowskiej, poległym i pomordowanym w latach 1939-1945. Zabytkowy dom przy ulicy Gimnazjalnej. Siedziba Urzędu Gminy. Narożna kamienica przy ulicy Wiosny Ludów pochodzi z roku 1895. To może dla odmiany nieco inna architektura. Kamienice przy ulicy Kolejowej. Są i takie. Ulica Partyzancka. Dom Pomocy Społecznej. Centrum Rozwoju Komunalnego. Dom przy ulicy Sienkiewicza. A, może ją pokażę. Przykładowa kamienica.
hotel. Główne wejście. Dawne kasyno oficerskie. Ulica Kolejowa. Kamienica z roku 1910. Deptak. Gmach Poczty Polskiej. Plac 23 stycznia. Jechać, jechać, nie krępować się. Jechać, jechać. Dziękuję. Fontanna Posadzkowa. Wcześniej minąłem kwiaciarnię. Co my tu mamy? Plac zabaw.
Muszę przyspieszyć. Cmentarz żydowski. Okej. Wszystkie macewy wmontowano w mur. Zastanawiam się nad tym, czy aby przez przypadek nie odkryłem jedną z najwęższych kamienic w Polsce. No nie wygląda to jako integralna część tego budynku. Od razu widać, że jest czymś zupełnie innym. Ha. Zmieściłbym się. Następna ulica usłana pięknymi kamienicami. Ulica Raszkowska. Zabytkowa pompa. O rany, rany, rany. Nie za bardzo jest się gdzie ustawić. Synagoga. Została wybudowana w latach 1857-1860. Wygląda super. Market. Chyba nieczynny. Raszkowska 25. Dawna strzelnica miejska. Biblioteka publiczna.
kościół pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego. Dzwonnica kościelna. Mural przedstawiający Bociana. Zabytkowa willa. Stara przepompownia. Fantastyczna ławka. Samolot. Pomnik. Dokąd lecisz, ptaszyno? Nie chcę powiedzieć. Popadający w ruinę młyn. Koniec. Niestety nie udało mi się zobaczyć wszystkich miejsc, jakie planowałem z wami odkryć. To, co pamiętam, co odpadło. Parowozownia, parowóz, ulica Wolności. Co prawda byliśmy na niej wczoraj, ale to był bardzo krótki odcinek. A też jest pięknie ozdobiona kamienicami. No trudno. Czy coś jeszcze? No z pewnością coś by się znalazło, ale już nie pamiętam tych pozycji. Mamy co mamy. Jest tego całkiem sporo. Ja jestem zadowolony z tej wizyty. Lecę po rzeczy i w długą. Aha. To tutaj ma swój początek. Bądź koniec, linia kolejki parkowej. Są szyny? Są. O! Tu się urywają. Świetnie. No raczej nie kursuje. Odwiedzimy jeszcze jedno miejsce. Park Kultury i Wypoczynku. Piaski Szczygliczka. Decyzja zapadła. Niestety. Ale kolejny raz jestem zmuszony skrócić dniówkę, chociaż dzisiaj wyjątkowo powinienem ją wydłużyć. Kto wie, czy czasem nie będzie to tydzień, podczas którego pokonamy najkrótszy odcinek z dotychczasowych zrealizowanych. Muszę się wykopać z zaległości. Muszę to zrobić przed wybiciem 30 tysięcy kilometrów. Muszę z tego wybrnąć, koniecznie. Choćby nie wiem co. A później, jak się rozpędzę, to ludź. Park olbrzymich owadów. Oj, zajrzałbym do środka. Mmm.
może być mrówki, pszczółki, żuczki, chrobąszcze, komary. Przypomina wam to coś? Zabawa w skojarzenia. Super miejscówka. Plaża jest długa i szeroka, piaszczysta. Ekstra. Ale to nie dla mnie. Ja mogę sobie co najwyżej popatrzeć na radość innych. Moja radość to... Co jest moją radością? Chyba ten moment, kiedy kładę się na karimatę na 4 godziny. Nie ma stacji. Nie ma nic, są tylko krzaki. Gęsta trawa. I torowisko. Okej. Odhaczę sobie tą kolejkę w pliku. Byłem, widziałem, dotknąłem. Wystarczy. Tarski. Kołłątajew. Lewków. Przypadkowo odkryłem lapidarium. Czterdziestu dziewięciu parafian polegli w czasie wojny światowej w latach 1914-1919. Jeden z budynków mieszkalnych. Centrum wsi. Okej. Kogo my tu mamy? Święty Józef i Święty Florian. Plac Świętego Floriana. Do końca. Powstańcy wielkopolscy, żołnierze Armii Polskiej
i działacze niepodległościowi z lat 1918-1939 z parafii Lewków. Dla upamiętnienia 600 lat Lewkowa. 1403-2003. Następny ceglany dom mieszkalny. Ochronka. Przykościelna brama. Święty Jan Nepomucen. Matka Boża. Święty Wojciech. I święty Józef z Dzieciątkiem. Kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha. Grobowiec. Grobowiec Wojciecha Lipskiego, który żył w latach 1805-1855. Naprzeciwko stoi drugi grobowiec, rodzinny, ale ja muszę stanąć z boku, nie pod słońce, nie pod słońce, najlepiej w cieniu. Pochodzący z XIX wieku grób Agnieszki. O, może jeszcze tak? Groby księży.
końcówka XIX i początek XX wieku. Brama wjazdowa zespołu pałacowo-parkowego. Furtka jest otwarta. Kawiarenka pałacowa. Zapraszamy. Od wtorku do niedzieli w godzinach od 12 do 20. Wozownia. Różany ogród. W powietrzu unosi się ich zapach. Oficyna zachodnia. Pałac. Jeszcze jedno miejsce. Piękny park. Lodownia. Oficyna wschodnia. Gorzelnia. Jeszcze tylko kilkanaście godzin pracy przy laptopie. Może ze 4 godziny snu. Poranny ból głowy. Ziewanie. A o 7, 8, 9 błyskawiczne pakowanie rzeczy, zarzucenie plecaka na grzbiet, dwa wdechy, dwa wydechy i zaczniemy kolejny tydzień przygód z Polską. I tak w koło, co 7 dni, taki cykl. Jeszcze tylko kilka lat. Pić. Jestem spragniony. Wszystkiego. Wszystkiego. W pałacu znajduje się muzeum. Czynne muzeum. Także wiecie, co robić.